Dzień dobry, Grażyna Raszkowska, to jest Wywiad Gospodarczy. Dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać o rynku pracy, o tym, kogo ten rynek pracy najbardziej poszukuje, jakich specjalistów i o ile zmieniła się sytuacja młodych osób w kontekście koronakryzysu i COVID-19, na ile ją została ona po prostu zmieniona. Gościem Wywiadu Gospodarczego jest pan Bartłomiej Piwnicki, dyrektor zarządzający UBB Consulting. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry. Może zacznijmy od tego, jak sama branża rekrutacyjna, firmy rekrutacyjne postrzegają ten kryzys, na ile on też wpłynął na samą rekrutację i na firmy, czy jakoś szczególnie tutaj dostrzega się zmianę tej sytuacji, czy bardzo ją zmienił? Na pewno dostrzegamy sytuację pod tym względem zmienioną, ponieważ wiele zawodów, które do tej pory było mocno poszukiwane, nagle troszeczkę się wstrzymały te rekrutacje z racji na przykład wstrzymania planów inwestycyjnych wielu przedsiębiorstw, czy też zmian na przykład, które zachodzą na poziomie centrali. Ale to, co na pewno zmieniło się bardzo pozytywnie, to duża ilość nowych zapytań dotyczących stanowisk, które są jakby nowe w obecnym układzie, nazwijmy to gospodarczym, a na przykład są związane z transformacjami cyfrowymi przedsiębiorstw, szczególnie dotyczy branży finansowej, branży na przykład wsparcia sprzedaży, czyli różnych tych centrów usług wspólnych itd. Tutaj widzimy ewidentnie przyrost zapotrzebowania na wysokiej klasy specjalistów IT, architektów, różnego rodzaju programistów, ale naprawdę takich doświadczonych programistów oraz project managerów, którzy mają doświadczenie właśnie w obszarze IT w zakresie transformacji, zmian i zachodzących zmian w firmach, ponieważ no, tak naprawdę to, co firmy wielokrotnie mi mówiły, że te zmiany cyfrowe muszą nastąpić, ale to tak nastąpi w ciągu 4-5 lat, wielokrotnie słyszę, że te zmiany zostały prowadzone przez nie w ciągu, czy większość zmian została prowadzona przez nie w ciągu 3-4 miesięcy. Tak chyba też można dostrzec tę sytuację również w zakresie edukacji, prawda, która też bardzo przyspieszyła, ta edukacja zdalna, właśnie dlatego, że koronakryzys wymusił taką zmianę tej sytuacji i przyspieszenie cyfrowe. Pan jako przedstawiciel firm rekrutacyjnych, branży headhunterskiej, branży łowców głów, czasem się mówi, jest najbliżej, często bliżej rynku pracy, wydaje mi się, niż oficjalnie na stanowiskach urzędniczych, nawet w urzędach pracy, prawda, a przede wszystkim są to jednak troszeczkę inni odbiorcy tych usług, więc tutaj te spostrzeżenia wydają się szczególnie ważne właśnie. Tak, no my oczywiście nie docieramy tylko i wyłącznie do osób, które są jakby poszukują pracy. My też jako headhunterzy zajmujemy się w głównej mierze oczywiście pozyskiwaniem specjalistów oraz menadżerów. I to też dzisiaj muszę przyznać, że bardzo duże zapotrzebowanie jest na menadżerów takiego średniego szczebla, osób w okolicach 30 lat, 28, 30 kilku lat, którzy są w stanie wprowadzić do przedsiębiorstw pewne zmiany właśnie związane z cyfryzacją, czy też są bardziej elastyczni, są bardziej, jak to się dzisiaj ładnie określa, agilni, tak? Czyli łatwiej są, przystosowują się do zmian w organizacjach. I tacy menadżerowie są dzisiaj też mocno poszukiwani, ponieważ oni są w stanie dopasować się do organizacji, do tego, w jaki sposób ta organizacja musi się zmieniać, nie w przeciągu kilku lat, ale w przeciągu tak naprawdę kilku miesięcy. A na ile ta ich zwinność, czyli to przystosowanie się, rzeczywiście jest potrzebne w firmach? Bo wiem, że państwo też się temu przyglądacie. Przecież właśnie nie wszyscy menedżerowie, nie wszyscy specjaliści, nawet ze znakomitym wykształceniem, potrafią odpowiedzieć na te wyzwania. Czyli tak naprawdę właśnie o jakich cechy chodzi i umiejętności? Na pewno ludziach, którzy nie są przyzwyczajeni tylko i wyłącznie do pewnej jednej z góry ustalonej strategii, tak, są w stanie tę strategię zmieniać
nie raz do roku czy dwa razy do roku, tylko są w stanie ją zmienić nawet raz na tydzień, jeżeli taka potrzeba zachodzi. Mamy przykłady firm, które na przykład pracują zdalnie, dlatego, bo ich centrala poza granicami Polski nie wyobraża sobie możliwości jakby powrotu do biur, przynajmniej na przykład do końca roku. I w takich sytuacjach potrzebne jest wdrożenie pewnych ruchów, pewnych projektów, które na przykład umożliwią pracę zdalną i umożliwią na przykład zdalne, nie wiem, przekazywanie dokumentów klientom, czy też realizację transakcji bez udziału fizycznego przedstawiciela firmy u klienta. Tacy ludzie są do tego bardziej przystosowani i powiem szczerze, łatwiej się adaptują do tych realiów, ponieważ oni się troszeczkę też już wychowali w tym środowisku cyfrowym i są łatwiej jest im zrozumieć cyfrowy kontakt z klientem. Panie dyrektorze, a pomówmy w takim razie o sytuacji młodego pokolenia, osób, które albo właśnie skończyły szkoły na różnym poziomie, albo będą kończyć wyższe uczelnie, młodych pracownikach. Jak i ta sytuacja, z którą mamy cały czas przecież do czynienia, bo tutaj koronawirus i ten kryzys trwa, jak w tym kontekście ich sytuacja zawodowa może wyglądać? Jest lepsza, gorsza? Jak byśmy mogli ją ocenić? Czy może zacznę od tego, że pokolenie ludzi młodych, czyli tych takich do 25 lat, czyli tych osób, które są na początkowym etapie startu kariery zawodowej, już przez Międzynarodową Organizację Pracy zostało określone tak zwanym pokoleniem lockdown. To jest bardzo znamienne, ponieważ niestety mniej więcej 1/6, 1/6 osób w wieku do 25 lat pracujących czy też studiujących na przykład, czy kształcących się w innych obszarach, został pozbawiony pracy w tym czasie. Oczywiście wynika to z faktu tego, że większość tych ludzi młodych pracuje w branżach, które zostały bardzo mocno dotknięte koronakryzysem, czyli właśnie restauracje, hotele, w ogóle generalnie branża turystyczna. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, o czym pani wspominała, że ludzie coraz lepiej się przystosowują z jednej strony do na przykład kształcenia zdalnego, ale już coraz częściej my jako rekruterzy słyszymy głosy młodych ludzi, młodych studentów, że wcale perspektywa zdalnego kształcenia się na uczelni im nie pasuje. I to mówimy szczególnie o takich kierunkach, gdzie wymagana jest, to są specjalistyczne, tak? Gdzie wymagana jest na przykład praca na miejscu, tak, w laboratoriach, czy też prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń. No i tutaj napotykamy duży, duży problem ze strony studentów, którzy są troszeczkę sytuacją zaniepokojeni i zniechęceni wręcz. Dobrze, że pan wspomina o studentach, bo w połowie września, co prawda w Hiszpanii, przed nami w Polsce też początek roku akademickiego za chwilę, ale hiszpańscy studenci przeprowadzili w połowie września taki trzydniowy strajk generalny właśnie z powodu, i to w całym kraju, głównie z powodu właśnie koronawirusa, protestowali przeciwko, tak jak pan wspomniał, przeciwko temu, oni nie chcą zajęć zdalnych, nie chcą zajęć wirtualnych. Oni chcą, żeby uczelnie publiczne i w ogóle wszystkie uczelnie zapewniły takie warunki im tam, na miejscu, żeby mogli studiować, jak to mówią, naprawdę. To znaczy, żeby były może małe grupy, może środki dezynfekcyjne jakieś porządne i inne warunki, ale żeby ta nauka odbywała się w realu, jak to mówi młodzież. Ja myślę, że dojdzie i u nas do pewnych, może niekoniecznie jakichś tam demonstracji, czy też głośniejszych akcji, ale myślę, że takim zalążkiem tego, co może się dziać, jest chociażby zapowiedź studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy, szczególnie tych kierunków płatnych, którzy planują złożenie w ogóle zbiorowego pozwu przeciwko uniwersytetowi ze względu na to, że ceny pozostały na przykład za studia te same, a wiadomo, jaka jest jakość studiów zdalnych versus studiów stacjonarnych. Myślę, że to może dotknąć też wiele innych uczelni, szczególnie tych prywatnych, jeżeli one nie zmienią swojego podejścia na przykład do kwestii płatności
Tak, to może bardzo odbić się w ogóle na tak zwanym całym rynku edukacyjnym płatnej, właśnie płatnych uczelni z pewnością, czy płatnych kierunków. Mówi się przecież o tym nauczaniu hybrydowym, czyli troszkę w sali wykładowej, troszkę w domu, troszkę przy komputerze. No rzeczywiście to może bardzo różnie wyglądać. A pomówmy jeszcze chwilę o pieniądzach, o płacy, bo w pewnym momencie płace spadły w Polsce, teraz wracamy już na teren Polski. One potem znowu odbiły w górę. W tej chwili można przyjąć, to są te oficjalne dane GUS-owskie, oczywiście najnowsze, że średnia płaca w przedsiębiorstwach, czyli tam, gdzie jest więcej niż 9 osób, to jest 5,3 tysiąca złotych. Ale jak kształtują się, czy one rzeczywiście, te płace, wpłynęły na rynek wynagrodzeń w firmach, które pan obserwuje? Część firm jakby dopasowała się do sytuacji rynkowej, czyli na przykład stara się nie płacić tak dużo, jak wcześniej płaciła, to z różnymi skutkami, tak? Bo jeżeli mówimy o pracownikach, o specjalistach, o pracownikach, którzy mają naprawdę wąskie specjalizacje, nie można niestety oszczędzać na płacach, ponieważ takich osób na rynku nie jest zbyt wielu i firmy się generalnie biją. Więc jeżeli mówimy o płacach na przykład w obszarze IT, to faktycznie był taki moment na przełomie kwietnia, czy kwiecień-maj w zasadzie, kiedy wielu specjalistów IT szukało pracy, bo był to ten czas, kiedy firmy jeszcze nie do końca wiedziały, co dalej będzie i w jaki sposób potoczą się dalej sprawy rynkowe. Dzisiaj sytuacja się troszkę odwróciła i znowu na przykład w branży IT mamy wzrost płac. O ile? Firmy... Procentowo jakoś, czy w nominalnych, może jakiejś wymiarze? Jak to są duże podwyżki, czy indywidualnie? To są różnice na przykład na oczywiście przy takich płacach rzędu 15 tysięcy plus, tak, no bo w branży na przykład IT specjaliści to zarabiają i 20, i 20 parę tysięcy. To są podwyżki wręcz nawet o kilka tysięcy złotych, 3-4 tysiące złotych versus 2019 rok. To wynika właśnie z tego, że coraz więcej firm przeprowadza bardzo gwałtowne, bardzo dynamiczne zmiany cyfrowe. Na przykład bankowość, tak? Czy firmy, w ogóle generalnie firmy finansowe, nie mogą się już w tej chwili obyć bez tego typu specjalistów, którzy widząc, co się dzieje na rynku, no po prostu wyciągają większe pieniądze. I to są typowe prawa rynku. Po prostu jest popyt, dużo większy popyt niż w danym momencie podaż. Czyli gdyby pan miał teraz wskazać takie może nawet stanowiska, które są rzeczywiście poszukiwane w czasie pandemii, kogo poszukują headhunterzy, łowcy głów, firmy rekrutacyjne, inaczej agencje rekrutacyjne, to na jakie stanowiska i na jakie specjalizacje trzeba zwrócić uwagę? Ja bym dzisiaj powiedział tak, największy nacisk dzisiaj oczywiście poza branżą IT, to jest na przykład na wszelkiej maści specjalistów z obszaru e-commerce'owego. I to pod kątem marketingu, jak i sprzedaży. To jest absolutnie, myślę, że kluczowe, aby dzisiaj, nawet patrząc już tak pod kątem uczelni, te właśnie zaczęły kształcić specjalistów w tych zakresach, ponieważ no ich brakuje po prostu na rynku, tych takich naprawdę dobrze wykształconych. Do tego oczywiście na stale i to niezmiennie, i to pomimo nawet zablokowania rynku czy zamknięcia rynku, nadal są potrzebni fachowcy sprzedażowi. Są branże, na przykład, nie wiem, branża grzewcza, wentylacyjna, która przeżywa w tej chwili no, boom totalny. Tak? To są przyrosty sprzedaży niespotykane dotychczas w historii. To samo mówimy o branży agro, która na przykład w ogóle nie ucierpiała. I tam należy się spodziewać, że te płace, te 10-15% muszą przyrosnąć właśnie ze względu na potrzeby rynku, na ssanie, które wychodzi z tych firm na poszukiwanie konkretnych specjalistów. I nie ma tych ludzi na rynku. Rozumiem, że tutaj firmy rekrutacyjne brakuje i rozumiem, że tutaj właśnie firmy rekrutacyjne, headhunterzy mają no, pełne pole do popisu i rynek się rozwija. O czym mieliśmy dzisiaj okazję rozmawiać z panem Bartłomiejem Piwnickim, dyrektorem zarządzającym firmą UBP Consulting. Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję. Dzień dobry. Do widzenia. Dziękuję bardzo.